Państwo, witamy bardzo gorąco z Chorzowa, Stadion Ruchu. To tutaj wyłonimy ostatnią drużynę, która awansuje na zaplecze Ekstraklasy na sezon 2022-2023. Krótko mówiąc, dzisiaj wielki finał pomiędzy Ruchem Chorzów i Motorem Lublin. Na to spotkanie bardzo gorąco zapraszają Rafał Grodzicki, Sławomir Kwiatkowski. I on lubi się podłączać do akcji ofensywnej swojego zespołu. Właśnie rozegranie z Sędzikowskim. Wraca piłka do Wójcika. Sędzikowski, lewa noga, dośrodkowanie na pole karne. Jeszcze nie koniec, ależ tutaj było blisko. No, z wielkim zaufaniem Kasolik do własnego bramkarza. No, odważna decyzja, ale zakończyło się szczęśliwie dla gospodarza. Teraz Szczepan, tutaj rozegrana piłka z Bujtowiczem, dośrodkowanie, Puszpańczyk i będzie rzut karny. 6 minuta po zagraniu kapitana Ruchu Chorzów piłki we własnym polu karnym. Ręką dotknął chyba Kołbon. Michał Mokrzycki! 1-0 dla Ruchu! Ale ten mecz się nam rozpoczyna. Gospodarze zdobywają już bramkę na 1-0. Motor musi zagrać zupełnie inaczej niż do tej pory w całym sezonie. Będzie musiał zagrać odważnie, liczyć na sytuację pod bramką gospodarzy. Mam wrażenie, że Mokrzycki wyciągnął lekcję z tego ostatniego rzutu karnego, którego przestrzelił tutaj na dużym spokoju. Wyczekał do końca Madejskiego. Uderzył w totalnie innym kierunku niż Madejski. Interweniował. Na pewno nie będą chcieli dać rozwinąć skrzydeł gościom. Uwaga, bo Szczepan! Świetna okazja. Jeszcze jest Szczepan. Wycofana do Poszpańczyka. Zablokowany Tomasz Poszpańczyk. Króla. Braku koncentracji przy rozegraniu tej piłki. Nawet jest cały Szczepan. On generalnie walczy o każdą piłkę. Mankamentem jest właśnie skuteczność gospodarza. Przedziera się Wójcik. Nie było tutaj faulu. Będziemy grali dalej, a jednak był, ale nie na polu karnym. 10 minuta. Strzał w kierunku bramki. Jakub Bielecki. Dobrze chciał to zrobić. Chciał uderzyć po tym bliższym słupku. Został też jednak Zupkow. Znowu zagranie w kierunku Firleja. Doszedł do piłki napastnik Motoru Lublin, ale uderzył za słabo. Jedna z kilku, tak sobie powiedzmy. A teraz zagranie do Bujtowicza. Zbiciak. No nie może popełnić błędu, a to się stało. Ależ fatalny błąd Zbiciaka. Dał Szczepanowi tak naprawdę piłkę, aby wyszedł w sytuacji sam na sam. Motor będzie miał duży problem teraz. Jest 2-0. Gospodarze grają na własnych śmieciach, że tak powiem. Mają za sobą kibiców, prowadzą 2-0. W ciężkiej sytuacji są goście na ten moment. Chciał Kołbon do swojego partnera. Firlej popalczy. Firlej, szansa na gola kontaktowego. Firlej! Znakomicie do samego końca. Nie pozwolił mu swobodnie oddać tego strzału Konrad Kasolik. Zakończywszy oczywiście na pomocnikach, bo Szczepan jest... Sędzikowski, jego dośrodkowanie, taki centrostrzał trochę z tego wyszedł. Szmańczyk, do niego piłka zagrana na obieg. Rusza Bujtowicz, właśnie do Bujtowicza. Szczepan już pokazuje, gdzie chce piłkę na polu karnym. Bujtowicz w kierunku Szczepana. Jeszcze po Szmańczyk! I znowu lewa strona Ruchu. Znowu Bujtowicz, który przeanalizował swoje ostatnie spotkanie. Rafał Król i Ryczkowski do Firleja. Firlej, to będzie kapitalna okazja. Firlej! Zablokowany. Świetnie wrócił Rozwar Zupkow. Ależ popełnił we wcześniejszej sytuacji Zupkow błąd. Że teraz Ruch całym zespołem na połowie rywala. Szczepan tę piłkę utrzymał i uderza z dystansu. To był świetny pomysł, kapitalna decyzja, ale też bardzo dobrze Madejski. Ale wziął ciężar teraz tej akcji na siebie. Z numerem 8 Fidziukiewicz, z jedynką Jakub Kosecki i z numerem 7 Firlej piłka na polu karnym i będzie rzut karny, drodzy Państwo. Na początku drugiej części spotkania. Rafał Król szybciutko, słupek. Pomylił się doświadczony gracz Motoru. Mogli tutaj goście wrócić do gry na początku.
początku drugiej połowy. Linianie, Mokrzycki, ze sporej odległości jest Janoszka, Kosecki, nie ma faulu, nie ma rzutu karnego. Zaliczył Michał Fidziukiewicz, Kosecki, znowu próba ze sporej odległości, ale nie trafił bramkę. W pierwszym składzie, nie licząc jednego, kiedy musiał pauzować za kartki, bo rzeczywiście sporo tych kartek już zdążył nazbierać, a teraz Janoszka! Ale to kapitalnie chciał zrobić. Idealnie ustawił się na swoją lewą, mocniejszą nogę. Skrzydłowy z Lublina, jego dośrodkowanie, piłka na polu karnym, walczą jeszcze Rafał Król. Szkoda, musiał docisnąć jeszcze bardziej. Janoszka jest z prawej strony, Szczepan, do niego jest piłka, będzie nabiegał tam pewnie. Jest gol, jest 3-0, myślałem, że zagra jeszcze do stępnia, a on to skończył sam. On nie mógł tego oddać partnerowi, nie w dzisiejszym spotkaniu, gdzie czuje się znakomicie, gdzie jest pewny siebie, gdzie wie, że dużo mu dzisiaj wychodzi. Zrobił to w idealny sposób. Jakby tego nie trafił, pewnie cała drużyna by miała do niego pretensje, ale zrobił to tak, jak powinien. Idealnie, po dłuższym słupku, kapitalnie poszło w siatkę. Kosecki do Moskwika, Moskwik dopiero teraz dośrodkowuje Fidziukiewicz! Kapitalnie, fantastycznie w bramce Jakub Bielecki. W dzisiejszym spotkaniu i w tym z Radunią Stężyca. A uwaga, piłka na polu karnym, Szczepan! 4-0! To jest jego dzień, to jest jego finał. To on daje awans drużynie Ruchu, bo już możemy tak powiedzieć, do Fortuna pierwsza liga. Rzutem karnym zaważyła na mentalu drużyny z Lublina, bo tak by od tamtej pory, chociaż to był początek drugiej połowy, uszło z koniec, drodzy Państwo! Ruch Chorzów wraca na zaplecze Ekstraklasy. Ruch Chorzów wygrywa finałową rywalizację z barażą z Motorem Lublin 4-0. Beniaminek, bo przecież trzeba to podkreślić, to jest drużyna, która rok temu w maju jeszcze grała w trzeciej lidze, a dzisiaj świętuje awans do Fortuna pierwszej ligi.